To jest Dzień z Telewizją Republika. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Za mną oczywiście zdjęcie z gali i z konwencji republikanów w Milwaukee. Będziemy dużo o Stanach, też dużo o Europie mówić. Będziemy dzisiaj łączyć w naszym programie dwa brzegi oceanu, Oceanu Atlantyckiego. Będziemy i w Stanach, i w Europie. W Europie mamy nową, starą przewodniczącą Komisji Europejskiej, a jak już powiedziałem, w Stanach jesteśmy po konwencji republikanów i tu dzieje się pytanie, czy wektor tego dziania się, tych zmian jest taki sam, czy wręcz przeciwnie. Są to wektory przeciwstawne, o tym dzisiaj Państwu opowiemy, ale też o polskiej scenie politycznej nie zabraknie tego, co nam najbliższe, bo jednak bliższa koszula ciału, ale jednak to, co się dzieje w Stanach i w Europie, bezpośrednio na naszą politykę przecież oddziaływuje, ale najpierw nasz sąsiad zachodni w Niemczech jest razem z nami, Janusz Życzkowski, ale też Aleksandra Fedorska. Państwo redaktorzy, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniamy się Państwu tym razem ze Zgorzelca z panią redaktor Aleksandrą Fedorską. No, patrolujemy ścianę zachodnią i przejścia graniczne, bo sprawa presji migracyjnej, sprawa tego, co dzieje się także tutaj, jest również sprawą niezwykle istotną. Zwłaszcza, że pojawiają się kolejne informacje o procederze wydalania z terenu Niemiec do Polski osób z krajów muzułmańskich, krajów afrykańskich, z Bliskiego Wschodu. Pani redaktor nie tak dawno zadała pytanie niemieckim służbom o incydent, do którego doszło w lipcu. Tak, to się stało 9 lipca. Drodzy Państwo, my witamy Państwa tu w Zgorzelcu. Jesteśmy tu właśnie z tego powodu, ponieważ mieszkańcy tego miasta poinformowali mnie o wielu praktykach, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. 9 lipca zdarzyło się tu, po prostu było takie wydalenie, jak jedno z wielu tysięcy, jak wiemy, ale miało to miejsce bez obecności Polskiej Straży Granicznej. Tu na tym moście za nami został wydalony na stronę polską człowiek o wyglądzie wskazującym na pochodzenie afrykańskie. Co odpowiedziały służby? Czekałam na to 6 dni. Nie uzyskałam informacji od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz innych służb, ale po upływie 6 dni poinformowała mnie Policja Federalna, że był to człowiek, który został legitymowany w autobusie już na terenie Niemiec i nie posiadał koniecznych do pobytu w Niemczech dokumentów i dlatego parę godzin później został wydalony. Jak uważa Policja Federalna, niepotrzebna jest obecność Polskiej Straży Granicznej. Moim zdaniem to się tak nie zgadza. Polska i Polska Straż Graniczna musi zawsze wiedzieć, kto do nas wjeżdża i kim ten ktoś jest. No właśnie, kwestia aktywności polskich służb, Polskiej Straży Granicznej, to jest drugi temat, którym chcemy Państwa zainteresować, dlatego że no, przemierzając Polskę tutaj w tym pasie przygranicznym, nie spotkaliśmy ani jednego patrolu Straży Granicznej, czego nie można powiedzieć z kolei o stronie niemieckiej, bo dosłownie tutaj, przy tym przejściu granicznym, kilkanaście radiowozów Bundespolizei, monitoring, no i do tego także wsparcie mieszkańców. To jest bardzo istotny aspekt tutaj w kontekście także kultury niemieckiej. Tak, to jest zauważalne, jak śledzę niemieckie kroniki policyjne. Od paru tygodni zauważalny jest taki wstęp do zatrzymań. To są te osoby, które następnie zostają wydalane. Jest taki wstęp, który tłumaczy, jak te osoby zostały tam w Niemczech złapane. I bardzo często zwracam uwagę na taki wstęp, że byli to tak zwani czujni obywatele. Jest to bardzo przykre, ponieważ mieszkańcy tego terenu zaczynają na przykład, będąc na zakupach, w sklepach, zwracać uwagę na osoby o innym wyglądzie. Zgłaszają to wtedy na policję, policja przyjeżdża i te osoby legitymuje. Czytałam także taką relację, że na przykład leżąc na plaży
osoby zwróciły uwagę na grupę obcokrajowców i zawołały policję. To są moim zdaniem zachowania bardzo nieprzyjemne i trudne, takie dla mnie trudne do zrozumienia. I to poważny problem, także społeczny, o którym możemy mówić, także o tym, jak i co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów. Niemniej wróćmy jeszcze do kwestii liczb, o których mówiliśmy w poprzednim wejściu, bo mamy najnowsze dane dotyczące tego, ile osób wydalono z terenu Niemiec do Polski. To, na co zwróciła Pani uwagę, to kwestia zmiany pewnej proporcji, bo do tej pory strona niemiecka, a za nią strona polska, to też ciekawe, że strona polska naprawdę bardzo skąpi tych informacji, trzeba czekać na informacje strony niemieckiej, ale podaje jednak, że zmniejsza się w stosunku do innej grupy liczba osób zatrzymanych pochodzenia ukraińskiego. Tak jak wcześniej, tak jak uważa Policja Federalna, niemiecka Policja Federalna, jeszcze na koniec kwietnia ponad połowa tych osób to były osoby z obywatelstwem ukraińskim. Tak teraz zmieniają się te relacje i są ciut poniżej, bo dzisiaj dostałam odpowiedź na moje zapytanie i liczby wyglądają obecnie tak, że na koniec maja wydalonych do Polski zostało 4613 osób, z czego zaledwie 2292 czy 93 osoby miały obywatelstwo ukraińskie. Podobna relacja, ale tu mówimy o mniej więcej 1500 osób, to są osoby wydalone do Czech. Bo Czesi podobnie. Dużo mniejsza liczba. Dużo mniejsza liczba, ale ten sam problem. To znaczy, że osoby są wydalane także do Czech. Aleksandra Fedorska, niezależna dziennikarka. Szanowni Państwo, pozostajemy tutaj w pasie przygranicznym. Będziemy rozmawiać także z mieszkańcami Zgorzelca i do tematu z pewnością wracać na antenie Telewizji Republika. A wracał będzie Janusz Życzkowski. Dziękuję bardzo za tą relację. To był most po jednej stronie Polski Zgorzelec, po drugiej niemieckie Görlitz, ale migranci idą w jedną stronę i tylko w jedną stronę granica jest patrolowana. My do tematu oczywiście będziemy wracać. Czekamy na dane, na takie pełne dane statystyczne z czerwca, które pokażą, jak duża jest ta fala cofnięć i wątpliwych legalnie wypchnięć migrantów z Niemiec do Polski, ale także przyszliśmy do Czech, do innych państw. Również Niemcy starają się wypychać, wypraszać, żeby powiedzieć językiem polityki niemieckiej, migrantów. W tej chwili w Niemczech już coraz mniej chcianych, a nawet można powiedzieć niechcianych. Ja Państwu obiecałem rozmowę i o Stanach, i o Europie. To teraz do Stanów przejdźmy. W naszych łączach kolejny gość, Iwo Bender, publicysta, amerykanista. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się, dzień dobry. To trochę poważnych pytań zadam. Po pierwsze pytań o partię republikańską. Ta konwencja w Milwaukee wydaje się pokazała, jak dużą zmianę, transformację niemalże przeszła partia republikańska. Z jakim programem, z jakimi ideami także intelektualnymi partia republikańska, zdaniem wielu, idzie po władzę, idzie po Biały Dom? No, jeżeli wygrywa prezydent danej partii, to kandydat danej partii, to również oczywiście kandydaci tej samej partii mają większe szanse na zwycięstwo w wyborach do Kongresu, Senatu, najróżniejszych innych wyborach. W Stanach wybiera się i prokuratorów, i sędziów, i kuratorów oświaty, etc., etc., więc za taką, jeżeli idzie fala, to ta fala niejako pomaga innym przedstawicielom tej samej partii dostać się na różne urzędy. To po pierwsze. Więc wygląda na to, że z czymś takim będziemy mieli do czynienia, ale oczywiście pamiętajmy, że tak naprawdę nie wiemy, czy Trump będzie ścierał się z Bidenem, bo cały czas kandydatura obecnego prezydenta stoi pod znakiem zapytania. Natomiast jakie idee? No przede wszystkim można powiedzieć, że w pewnym sensie, mimo że rzadko to nazwisko padało w czasie konwencji, wracamy trochę do czasów Reagana, tak? Bo Reagan, partia republikańska za czasów Reagana po raz pierwszy otworzyła się na tych tak zwanych na niebieskie kołnierzyki, tak? Czyli na robotników, na osoby pracujące na niższych stanowiskach, na klasę, nazwijmy to
niższą średnią, czy wręcz klasę niższą. Tak? To był pierwszy moment, kiedy ta, wydawałoby się, partia bogatych, tak, otwarła się na ludzi uboższych. I niewątpliwie pierwsza kadencja Trumpa, czy pierwsze wybory Trumpa również potwierdziły, że ten kierunek partia znów przyjmuje. No a teraz już mamy do czynienia już niemalże z kompletnym, symbolicznym takim przyjęciem ludzi pracy, nazwijmy to, używając języka nieco na szczęście zapomnianego, do partii. Symboliczne, dlatego że kandydatem na wiceprezydenta zostaje J.D. Vance, człowiek pochodzący dosłownie z nizin społecznych, który ciężką pracą i talentem został, tak, najpierw absolwentem elitarnej szkoły prawa Uniwersytetu Yale'a, później przedsiębiorcą i dodajmy pisarzem. Jego bestsellerowa książka Elegia dla wieśniaka, tak? No tak próbujmy to przetłumaczyć. Autobiografia tak naprawdę, stała się też przebojem kinowym i Netflixa. Także i J.D. Vance jako uosabia to otwarcie na tych ludzi, którzy no, trochę gorzej sobie radzą w życiu, a gorzej sobie radzą w życiu. I to jest bardzo ważna rzecz, którą podkreśla ta konwencja. Radzą sobie źle, dlatego że Stany, rząd amerykański ich opuścił, tak, że powstał ten tak zwany pas rdzy, czyli powiedzmy od Pensylwanii, Wisconsin, Minnesoty, Ohio, skąd wywodzi się Vance, gdzie po prostu w związku z tym, że produkcja maszyn, produkcja urządzeń, produkcja samochodów wyszła ze Stanów Zjednoczonych, została przeniesiona do Meksyku i do Chin, potwornie ci ludzie zbiednieli, tak, i ich rzecznikiem staje się Partia Republikańska. I dodajmy, że te stany, szczególnie Pensylwania, są bardzo kluczowe, ponieważ są to te tak zwane stany niezdecydowane. One raz głosują na Republikanów, raz na Demokratów i z większości wyliczeń wynika, że dzisiaj no, Republikanie muszą zdobyć Pensylwanię. Tak? Filozoficznie dalej. Wróćmy do J.D. Vance'a. To jest człowiek bardzo oczytany, związany, nazwijmy to, z taką nową prawicą amerykańską. Co ciekawe, nawrócił się na katolicyzm, będąc protestantem lat temu bodajże 5, jako swoich takich mentorów intelektualnych wymienia między innymi René Girarda, czyli takiego francuskiego filozofa, no też bardzo takiego multidyscyplinarnego, który swoją drogą, jak mamy wiele świadectw, którego dzieła bardzo wpłynęły na nawrócenie na katolicyzm wielu osób. Także to nie będę już wchodził w filozofię Girarda, ale tam jest on niejako takim kluczem do niej jest to, że konflikty społeczne, które są niejako naturalne dla naszej ludzkiej kondycji, tak naprawdę rozwiązuje tylko krzyż. Tak? Iwo, będę naszym gościem, redaktorze. No, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja i chyba też jesteśmy wyjątkową telewizją, gdzie o 15.31 można o filozofii trochę porozmawiać, filozofii politycznej w Stanach Zjednoczonych, ale ta konwencja to i ta warstwa intelektualna, o której powiedzieliśmy słów kilka, ale też jak się oglądało, niezwykły spektakl, także emocjonalny. Jak to jest odbierane przez społeczeństwo amerykańskie? Donald Trump z tym już ikonicznym niemalże opatrunkiem na uchu dopiero co wyszedł cudem, zanim wielu z zamachu dwie kule minęły głowę Donalda Trumpa dosłownie, nawet nie o centymetry czy cale, ale o milimetry od trafienia w głowę, a takie trafienie prawdopodobnie z tego typu broni skończyłoby się tragedią, skończyłoby się śmiertelnie. Rodzina, dzieci, wnuki Donalda Trumpa. Jak ten spektakl jest odbierany przez amerykańskie społeczeństwo, przez amerykańskich wyborców? Amerykanie przyzwyczajeni są do tych odbywających się co 4 lata wielkich konwencji, takiego koronowania kandydatów dwóch największych partii na stanowisko prezydenta. Natomiast no, ta konwencja była rzeczywiście wyjątkowo emocjonalna, no bo niecały tydzień temu
niecały tydzień temu Trump mało nie stracił życia na oczach milionów Amerykanów. I też no, to zdominowało w sposób zupełnie oczywisty tę konwencję. I to, że wszyscy praktycznie mówcy, łącznie ze z Trumpem, mówili, że mieliśmy do czynienia po prostu z boską interwencją. Tak? On powiedział, że jest tutaj na scenie dzięki łasce wszechmocnego Boga. Podobnie wypowiedział się syn legendarnego kaznodziei protestanckiego, Billego Grahama Franklin, Graham, który występował tuż przed Trumpem. Więc no, oczywiście to było niezwykle podniosłe, niezwykle wzruszające. Trump w sposób bardzo taki stonowany opowiedział na początku swojego przemówienia akceptującego nominację o tym, co przeżył, jak to wyglądało. Przy czym powiedział, że on to tylko powie raz, bo więcej już nigdy nie chce wracać do tego wydarzenia. I takim chyba najbardziej chwytającym za serce momentem było, kiedy zszedł z podium, podszedł do takiego zawieszonego jakby na wieszaku kombinezonu i hełmu strażackiego człowieka, który zginął, który wziął za niego kulę, krótko mówiąc, który zresztą zginął ratując swoją rodzinę, bo zasłonił ją swoim ciałem, kiedy usłyszał strzały. Był on komendantem lokalnej ochotniczej straży pożarnej chyba w Buffalo i Trump po prostu w ciszy ucałował hełm strażacki tego człowieka. No i rzeczywiście to nie można odmówić prawdziwych emocji, które wówczas ogarnęły salę i chyba też udzieliły się ogromnej liczbie Amerykanów oglądających, nie tylko Amerykanów, oglądających tę scenę w telewizji. Także porównuje się już trochę w prasie tej, która ma nieco obiektywizmu, atmosferę, entuzjazm mówiący na sali w Milwaukee w stanie Wisconsin z tą, która panowała, kiedy to Obama był koronowany na kandydata Partii Demokratycznej i miał przed sobą zwycięstwo, a nawet dwa zwycięstwa kolejne w wyborach prezydenckich. Także ewidentnie ten entuzjazm i wzruszenie i przekonanie, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, z czymś, co wręcz ociera się o cud, tak? No jest to ewidentnie widoczne w reakcjach Amerykanów. O tym mówił Iwo Bender, zresztą Państwo mogli prosto z tej konwencji oglądać i przemówienie Donalda Trumpa, ale także inne wystąpienia. W zasadzie jako jedyna telewizja w Polsce w ten sposób, na tym poziomie intelektualnym, ale także technicznym, dzięki Państwu, dzięki naszym widzom, możemy prezentować polskiej opinii publicznej wydarzenia z oceanu. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Zresztą my za chwilę jeszcze wrócimy i do Stanów, ale będziemy już powoli wiązać to, co stało się w Milwaukee, tą konwencję, program Trumpa z sytuacją w Unii Europejskiej, także z szansami dla Polski. To już za chwilę.